Cześć. Dzisiaj sobie zrobimy kartkę DL-kę. Do jej wykonania będzie nam potrzebna baza kraftowa A4. Potem bazę sobie obkleimy takim papierem z kolekcji Rays of Sunshine, Promienie Słońca od Kraftokloka. I pomimo tego, że to jest bloczek 30x30, a mam też kolekcję 20x20, to jednak ta wielkość wzoru bardziej mi się podoba i dlatego nie użyję tej, chociaż wystarczyłoby tylko przeciąć na pół i byłoby gotowe, ale chcę mieć taki duży wzór, dlatego 30x30. Następnie przygotowałam sobie jeszcze taki bloczek, Rays of Sunshine, to są dodatki do albumu i junk journala. Wytnę sobie elementy z tych trzech kart. Mam też drugi arkusz dodatków z kwiatami. No i tutaj z kolei mam już powycinane elementy z tego, tego i tego arkusza. Mam też tekturki, które też są do kolekcji. One, jak widzicie, już są w częściach. Będę też używać tekturki z kratuli. To jest marokańska koniczyna, albo po prostu koniczyna. Tutaj mam resztki pomalowane na złoto, natomiast nie będę używać tego złotego, tylko będę sobie malować to na rudo. A malować będę farbką Siena Palona od DecoArtu. Przeciągnę to jeszcze woskiem miedzianym. No i gdzieniegdzie wylądują też kleksy z farbki metalicznej, akrylowej od Vinavar. To jest Rustic Brown kolor. I na razie to tyle. Czy jakieś jeszcze mi się elementy przyjdą do głowy? Nie wiem. Zawsze przychodzą w trakcie tworzenia, jak już. Także zaczynamy. Jeszcze sobie pomyślałam, że chcę wystrzępić brzegi różnych tam tagów albo kartek, więc przygotowałam sobie też distress potem, żeby potuszować, Gather Twigs, i mam jeszcze dwa tusze z Action, które według mojego wzornika będą się tutaj nadawać najlepiej, czyli 8 Mellow Mint i 24 Cherry Blossom. Mam też jeszcze mam też jeszcze ten uchwyt do tuszowania, no i gazę na wszelki wypadek, gdyby mnie naszło, że chcę ją dodać. Przypomniałam sobie jeszcze, że mam gotową bazę rzeczy z papieru, kraftową. Ona jest o wymiarach 21 na 20 cm. Tu jest 21, tu jest 20, czyli bigowanie jest 10. 10, 10. I użyję sobie tej bazy, bo mam też pudełko kraftowe od rzeczy z papieru, dlatego tak mi będzie łatwiej. Natomiast to, co sobie zaraz zrobimy, no to jeszcze przytniemy papier właśnie ten kraftowy. Jeżeli ja mam tutaj 10 cm, no to chcę mieć jakiś fajny odstęp.
No i zobaczmy, jaki to może być odstęp. Jeżeli dam 9,5, no to zostanie mi taka ładna ramka dookoła. Myślę, że tak będzie fajnie. No i ponieważ tutaj mamy 21 cm, no to analogicznie 20,5. Czyli wycinamy dwa kawałki na przód i na tył. 20,5 na 9,5 cm. Mam nadzieję, że mi wyszły w miarę równe. Chyba nawet są ok. I to, co sobie teraz zrobimy, to postarzymy ten papier. Z drugiej strony też całkiem ładny. Czyli jeżeli macie narzędzie do postarzania, to używacie jego, a jeżeli nie, to po prostu bierzemy nożyczki i w ten sposób sobie szarpiemy. Jeżeli nam się przerwie, to nic. Ma być efekt vintage, czyli podniszczenia. Zostają nam jakieś takie skrawki tego papieru, no to czyścimy go sobie i z drugą kartką robimy analogicznie. Teraz bierzemy Distress. No i tuszujemy brzegi, żeby nie były białe. Spróbuję jeszcze przejechać tym tuszem miętowym. Zobaczę, jaki będzie efekt. Wygląda całkiem fajnie. Teraz sobie przykleimy nasze okładki do kartki i zrobimy to właśnie na lekkim dystansie. Przygotowałam sobie dwie tekturki cienkie, to jest jakaś tam koperta. I w kolorze kraftowym, dlatego żeby no, nie wyróżniał mi się on
zbytnio od naszego tła. Jak widzicie, przejeżdżam kością, żeby ta kartka była taka bardziej zgięta. I biorę klej introligatorski. Ja mam go przelanego do takiej tubki. Może trochę duża, ale już się jakoś przyzwyczaiłam do używania jej w ten sposób. I podklejam sobie moje karty. Jedną i drugą. Zazwyczaj nie dodaję na tył tego dystansu, ale pomyślałam, że tym razem dodam. Będzie troszeczkę sztywniejsza ta kartka dzięki temu. Nie będzie nam się przewracać. No i będzie stabilniejsza po prostu. Następną warstwą myślę, że będą tekturki, dlatego wyciągnę sobie je. Potnę sobie je tak, żeby mieć tutaj takie pionowe i tutaj coś też na dół. Wyszło mi coś takiego. Mam nadzieję, że zapamiętam ten układ, bo teraz musimy sobie pomalować te tekturki. Jakby celowo nie kładę tutaj tą złotą stroną, tylko tą taką jakby spodnią, dlatego że ja miałam te tekturki zagessowane clear gesso i potem pomalowane złotą farbką. I teraz jak sobie nałożę, gdzieś tutaj próbowałam tą rudą nakładać, no to kolor no jest taki, to złoto jakby prześwituje. Oho, teraz już właśnie zapomniałam. Prześwituje to złoto, a nie o to mi chodzi. Dlatego wezmę sobie tutaj kawałek folii. Staram się to ułożyć w takiej konfiguracji, jak mniej więcej to miałam na kartce. No i teraz Burn Sienna, czyli siena palona. Kropelka tutaj. I gąbeczką po całości. Teraz żałuję, że nie wpadłam na ten pomysł z gąbeczką, jak malowałam tą tekturkę na złoto, bo zeszło mi z tym o wiele dłużej. A tutaj zobaczcie, jak to szybko idzie. Naprawdę nie przyspieszam. Jak mamy pomalowane to na rudo taką farbką, to teraz bierzemy wosk i pędzelek. Ups, nie tak dużo. I gdzieniegdzie, w szczególności tam, gdzie widzimy, że jakieś tutaj są niedoskonałości, coś nam się nie pokryło, to przejeżdżamy w tych miejscach woskiem. On jest dość gęsty, więc też patrzcie, czy
nie zostawiacie gdzieś tam, czy wam tutaj tak na boki nie zostaje ten wosk? A jak zostaje, no to trzeba go zebrać. Mam gdzieś takie białe kawałki też poucinane, no to albo woskiem, albo można by tą farbką, tym fluidem potraktować. Widzę, że brzegi też tutaj mam złote, bo po tym poprzednim malowaniu tak naprawdę mi zostały. Tak, coś czuję, że potraktuję to fluidem jednak. Dzięki temu nie będzie widać różnicy tej tekturce. No nie zostaną nam właśnie takie białe ślady, tylko wszystko będzie pomalowane. Ok. Jak mamy to, to mówiłam jeszcze o tej farbce Rustic Brown. I ją sobie po prostu gdzieniegdzie też ponakładam. Ona trochę kolorystycznie nie do końca pasuje do tego koloru. Znaczy, no, można by się spierać oczywiście. A nawet jest spoko. Więc gdzieniegdzie. Jeszcze raz przymierzamy teraz, gdzie to miało być. Sobie może wezmę. Wezmę sobie może klipsa, nie wiem, czy to w czymś pomoże, ale przynajmniej będzie się trzymać. Zdaje się, że jakoś tak to układałam. Gdzie została farbka z drugiej strony? Dobra. No to jak mamy to, to sobie to teraz przykleimy. Może by tak sizal. Bo tak jak przykleję te tekturki, tak ona płasko. No dobra, może to już tak trudno, ale one w ogóle się nie będą odróżniać. A jak damy coś a la sizal, to już nam się trochę zrobi efekt 3D. To jest jakiś kołtun. No i od razu ta tekturka będzie troszeczkę wyżej. Ale żeby przykleić sizal, to muszę iść po heavy body gel. Ja mam matowy.
Jedziemy. Widzę, że na klej też się przykleiło. Ale dobra, gdzie niegdzie. Teraz tak, póki jeszcze nie mamy nic tutaj z warstw przyklejone, weźmiemy sobie stempel. To jest mój stempel, no ulubiony zdecydowanie, pisma z Kaisercraftu. I poodbijam sobie gdzie niegdzie to pismo, mianowicie na przykład tutaj. Tu mi czegoś brakuje. Widzicie, że używam tego samego distressa, co używałam do tuszowania brzegów. Czyli on się jakoś tak specjalnie nie odróżnia od tła, ale coś się tutaj już dzieje, no nie? Dobra. To jak mamy to, tylko sobie go przeczyszczę. To pokażę Wam, jak zrobić taki jeszcze jeden jakby wzór, bo przymierzałam sobie różne tutaj paseczki i tak dalej, jak one kolorystycznie leżą. I stwierdziłam, że chcę mieć taki pasek kraftowy, w kolorze kraftowym, ale żeby nie był taki pusty, to chcę mieć na nim wzór. I jak to zrobić? Ucinam sobie kawałek tej samej, jakby to była koperta, tego samego kraftowego papieru, co miałam pod spodem. Może to być oczywiście pasek z naszej bazy, no nie ma to większego znaczenia, no tylko pasowałoby, żeby był jakiś tam w miarę, powiedzmy, równoległy. No ale to i tak. No i co teraz? Biorę sobie stempel. Ja mam takie stemple. No, jak to nagrywam, to są najnowsze. I podoba mi się ten. Ale wiecie, on jest duży. I taki trochę nieporęczny. Więc jakbym go tutaj miała odbijać, no to mogłabym sobie nie trafić. Może użyję sobie tej folii drugiej. Więc tutaj już widzicie taki pasek. Co ja z nim zrobiłam? Potuszowałam w miarę w jednej linii. I przyłożyłam papier do niego i odbiłam. Czyli coś jakby odwrotnie. Zwykle to kładziemy papier i na nim odbijamy stempel, a teraz ja przykładam sobie papier i mam stempel. No i teraz mogłabym sobie go jeszcze raz odbić. Gdzieś tam powiedzmy tutaj na przedłużenie wzoru. No, ale pasowałoby potuszować. No, ale wiecie już jakby o co chodzi. Więc powiedzmy, że zrobię to tak. No i coś nam się tutaj odbiło. Jeżeli jest nierówno, bardzo nam to przeszkadza, no to ucinamy. Jeżeli jesteśmy, jakby akceptujemy taki stan rzeczy, no to sobie zostawiamy. I to, co jeszcze ja zrobiłam, to po prostu wzięłam nożyczki i... No dobra, może zrobimy to tak, do kamery. Wzięłam nożyczki i po prostu potargałam ten papier.
Mamy fajny wzór. Coś, co można sobie tutaj przyłożyć. I nam się odcina. Nie jest to jakby jednolity pasek, nudny. Tylko jakiś taki wzorek. No to zaczynamy układać kompozycję. Bierzemy sobie tą naszą kartkę i najpierw ułożymy podłużne paski. Jeszcze widzę, że tutaj go nie doszarpałam. Kleimy na żel medium. Jeszcze może sobie przyłożę, tak dla pewności. Coś takiego. A jak nam za nisko, no to podklejamy. Znaczyłam 10, bo to jest dzień urodzin. Obdarowanej osoby.
Dodamy sobie jeszcze gnieciucha.
Kartka w świetle dziennym prezentuje się tak. Mam nadzieję, że teraz widać bardziej te wszystkie kolory, które są tutaj. Wszystko się błyszczy, mieni. Mam nadzieję, że tutorial okazał się dla Was przydatny. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi o tym znać, albo że przydatny, albo że nieprzydatny, żeby kręcić takich więcej lub nie. I bardzo docenię, jeżeli napiszecie, czy jakby takie, które tempo Wam bardziej odpowiada, czy takie, jak ja powoli robię coś w czasie rzeczywistym i jakby tłumaczę to tak jakby, nie wiem, na warsztatach, czy raczej po prostu proces wideo przyspieszony i lecimy, bo po prostu jak jest dla kogoś za szybko, no to nie wiem, może sobie cofnąć, albo zatrzymać, albo coś. Także bardzo będę wdzięczna za informacje o Was, o tym, a na dzisiaj się już żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!